Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę, gdybyśmy się w czymś dogadali, powiedzmy. Dzisiaj mam dla Was pozycję Zaginione Wesołe Miasteczko. Opowieść o Dicku Graysonie. No właśnie, kurczę. Kto to jest Dick Grayson? Fanom Batmana chyba przedstawiać nie trzeba. Powieść graficzna, jest to DC 13+, tak mniej więcej ta seria się nazywa. Na moim kanale możecie znaleźć materiał, gdzie tam prezentuję Wam trzy pozycje. Jest to Wonder Woman, Kot Oracle oraz Catwoman. Catgirl tam chyba to jest. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Ale dlaczego? Dlatego, że Wonder Woman lubię generalnie i trochę bardziej tak ciekawie, ale przede wszystkim z tej serii skupiam się na tych, które dzieją się w uniwersum, może nie tyle DC, bo one się dzieją w uniwersum DC, ale w uniwersum Batmana. Czyli ostatnio się pojawiła na moim kanale Harley Quinn, której też, jeśli nie widzieliście, macie taką teraz możliwość. No i wspomniane wcześniej przeze mnie inne pozycje. Dlatego dzisiaj Zaginione Wesołe Miasteczko, Michael Moretti i Sas Milge, przepraszam, odpowiada za tą historię i jeżeli byście chcieli, tutaj macie takie odnotowane tak, informacje odnośnie tych autorów. Więc gdybyście chcieli, a tutaj od razu Wam pokażę, tak się prezentują okładki do tych czasowych wydanych pozycji. Gdybyście je chcieli nabyć, od razu może teraz wspomnę, już skoro je pokazałem, plus tą ewentualnie, na dole w opisie oczywiście tego filmu znajdziecie link do księgarni, gdzie możecie sobie to kupić po prostu, gdybyście chcieli. Komiks nie jest drogi, on jest w takim mniejszym formacie, ale to jest prawie 200 stron, więc fajnie, że tak zostało wydane. 39,99, myślę, że tam troszkę taniej, podejrzewam, że go kupicie. Jeśli chodzi o styl artystyczny, przede wszystkim tutaj, to on czy ja wiem, czy jest tak bardzo zbliżony? No nie do końca jest zbliżony, jakbym sobie to zażyczył może w pewnym sensie do świetnie narysowanego Harley Quinn, ale naprawdę te rysunki wyglądają spoko. Przede wszystkim właśnie też taka kolorystyka troszeczkę tak jak zastosowana i była w przypadku Harley Quinn, taki tutaj się pojawiło. Przede wszystkim, co jest fajne w tym, to że poznajemy tak naprawdę, no jakby nie patrzeć, genezę Dicka Graysona. Tutaj mówimy o czasach, kiedy latający Graysonowie tak byli, czyli jego rodzice żyją, razem z nim wykonują te wspaniałe akrobacje w cyrku, ale jak się okazuje, nie wiedzie im się najlepiej z tego względu, że jest konkurencja też poniekąd w tym miejscu. Tam zaginione właśnie wspomniane miasteczko. I powiem szczerze, ta historia nawet jest całkiem spoko. Mimo że to jest pozycja dla młodszego odbiorcy, nie wiem, może niektórym się narażę za jakąś naiwność, nie wiem, jakby to nazwać, ale dla mnie chyba jest to, nie licząc Kot Oracle, albo licząc Kot Oracle, najlepsza historia z tych, które przeczytałem. Tak mi się chyba wydaje, więc jest naprawdę fajnie. Poznajemy losy Lucina, tej oto właśnie dziewczyny, gdzie powiedzmy, tak mówiąc wprost, podkochuje się troszeczkę Dick Grayson, bo on tutaj się buntuje rodzinie, ma za złe im, że żyje tylko w tym cyrku tak naprawdę, a chciałby troszeczkę poznać czegoś innego. I to wszystko tutaj kiełkuje, rozwija się cała ta fabuła, bo to zaginione miasteczko, jak tytułowe zaginione miasteczko, ono skrywa pewien mroczny sekret, bym powiedział. I jedno, co jest fajne, i tutaj świetny smaczek jest przedstawiony, już taki pokazujący, puszczający oczko bardziej do fanów. Kiedy właśnie w tym momencie tutaj, jak widzimy, pojawia się kobieta, która przepowiada przyszłość i mówi do Dicka Graysona, który jest tutaj właśnie z tą swoją wybranką serca, wspomniano przeze mnie, wspomina bardzo fajne zdanie takie. Wisi nad tobą cień rycerza. Wiadomo, o co chodzi. Mroczny rycerz, Batman, Robin, później Nightwing i tak dalej, prawda? I tutaj bardzo fajnie to zostało przedstawione. Super sprawa. Ja się po prostu uśmiechnąłem. No ale wracając do tematu właśnie, poznajemy tutaj losy tego miasteczka, ich artystów. Nie będę się zagłębiał, o co w tym wszystkim chodzi, bo nawet te postacie są bardzo istotne, jak się okazuje na końcu komiksu fabularnie i one mają cholerne znaczenie, bym powiedział, dla tej całej historii, gdyż
na początku czytamy, to poznajemy właśnie losy tego miasteczka, tą relację Dicka, która kiełkuje względem uczuciowym do właśnie Luciny. Nie mogę tego dobrze wymówić. I tutaj to nawet pokazuje, kiedy u niego jest niesamowita radość. Spotkajmy się jutro wieczorem po zamknięciu wesołego miasteczka. Przyjdź sam. Czyli taka swoista, wręcz bym powiedział, pierwsza randka ich, która się udaje, co tu dużo mówić. W międzyczasie też oczywiście poznajemy Willow, inną postać kobiecą. Tak przynajmniej ona wygląda tutaj teoretycznie jak chłopak, ale to jest kobieta, dziewczyna, która chce być niesamowitą iluzjonistką, magiem takim wręcz. Lodz, jej wujek, który się nią opiekuje. Ona jest jego asystentką, ale ma marzenie, żeby zostać takim jak on. I tutaj z tą postacią i z jej wujkiem też skrywa się pewna bardzo istotna fabularnie historia. Oni tutaj odgrywają też bardzo znaczącą rolę, bym powiedział, i naprawdę fajnie to wszystko się tutaj rozwija. Ja mam ochotę wam opowiedzieć dużo, bo się mega nakręciłem na ten komiks i naprawdę to się czyta spoko, ale nie chciałbym tutaj wam za bardzo zdradzać. Staram się jakoś to tak trochę uszczuplić i nie zawrzeć ciekawych elementów, które mogłyby być swoistymi spoilerami dla was, no bo wtedy byłoby troszeczkę słabo, co tutaj dużo mówić. Ale to wszystko, mówię, idzie w kierunku poznania prawdy o tym mrocznym miasteczku, bo tutaj nawet w tym opisie to jest tak przedstawione i szczerze powiedziawszy, to naprawdę całkiem nieźle zostało rozkminione, że tak powiem, bo i poznajemy, dlaczego ten oto Queen ma poparzoną twarz, tak jakby na początku w sumie nawet nie do końca wiadomo, czy to jest poparzenie, ale tak, tak, to jest poparzenie. I dowiadujemy się w ogóle losy tego miasteczka, jak z tym jest, że pomimo, że uczucie między nimi rośnie, tak jak widzimy, sami mają się ku sobie, to jednak nie jest im dane być razem tak, jakby chcieli, może w ten sposób. Zresztą znając Dicka Graysona i jego dalsze losy, czy jest w ogóle wiara w to, że jemu się może z kimkolwiek tak na dłuższą metę udać, patrząc na fakt tym, kim on jest, bo tutaj to jest naprawdę dużo, dużo jeszcze przed tym. Więc naprawdę świetna sprawa. Do tego dochodzi też konflikt między tymi dwoma, nazwijmy to cyrkami, walka, którą tutaj widzimy i wiele, wiele innych elementów fabularnych, które naprawdę są istotne z samą magią na czele. Dlatego mówię, świetna sprawa. Ja już tutaj po prostu przestanę mówić, bo mógłbym dalej opowiadać, a komiksu jeszcze jest sporo i naprawdę jest to fajne. Naprawdę jest to fajne. Myślę, że warto się zainteresować. To jest chyba taki dla mnie może nawet trochę, mimo że to jest historia miłosna, w pewnym sensie można by powiedzieć trochę taka jakby baśnie, no baśnie może nie, ale coś w ten desen i ta historia, która jest tutaj opowiedziana i to wszystko, to uczucie nastoletnie takie i tak dalej, to jednak myślę, że to naprawdę też dobrze się nadaje dla starszego odbiorcy, choćby nawet kobiety. Ale ja też mówię, ja się bawiłem przy tym fajnie. Fajnie, naprawdę. Szczerze polecam, kurczę, nie będę wam zdradzał, co tam dalej jest, bo chciałbym, ale tego nie zrobię po prostu. Także Zaginione Wesołe Miasteczko jak najbardziej polecam. Świetna pozycja. Wspomniałem o tym, że na dole w opisie znajdziecie link, żeby sobie nabyć ją. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. A także zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z moimi materiałami, gdybyście mieli ochotę. Tymczasem ja z wami się żegnam, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!